Jeżeli chcecie zagrać w świetnie zaprojektowaną grę RPG z otwartym światem, przemyślanymi wyborami moralnymi, złożoną fabułą, głębokimi portretami psychologicznymi postaci i najzwyczajniej w świecie taką, w którą tuż po ukończeniu będziecie chcieli zagrać jeszcze raz, wybierzcie Divinity Originals in 2, wybierzcie ba, Deus Ex Human Revolution, wybierzcie nawet i Skyrim Stareńki już ale wstrzymajcie się jeszcze z zakupem Cyberpunka 2077. Ponieważ stało się, wydawałoby się absolutnie niemożliwe, choć niektórzy w branży, jak chociażby Jim Sterling, przed tym przestrzegali. CD Projekt Red po raz pierwszy zawiódł graczy i zawiódł ich srodze. Natomiast recenzja ta będzie o zawodzie jednego gracza, czyli mnie, fana CD Projektu, jako zarówno producenta skomplikowanych i dojrzałych narracyjnie gier wideo, które zmieniły branże i samo medium. A także i nie ukrywajmy, fana CD Projektu Red jako firmy, która walczy o to, żeby gracze byli szanowani, a nie wyzyskiwani przez korporacje, myślę tutaj przede wszystkim o mikrotransakcjach czy DRM-ach, firmie, która krótko mówiąc promowała dotąd dobre praktyki w branży. Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że do czasu. Ale ponieważ jest to recenzja Krótka, wprawdzie, i z perspektywy specyficznie zaangażowanego fana, którego interesuje przede wszystkim projekt świata, zacznijmy może od zalet, czyli właśnie od projektu świata. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że nie widziałem tak detalicznie, artystycznie, powiedziałbym nawet wysoko artystycznie i przepięknie zaprojektowanego świata futurystycznego. W settingu jeszcze do tego dodajmy niewdzięcznym i mało znanym, ponieważ e, większość z filmów, wiem, że w tym momencie rzucą się na mnie wszyscy fani Blade Runnera, które pojawiały się w settingu cyberpunkowym, nie operowało taką paletą barw, jaką operuje Cyberpunk 2077. Ba, począwszy od pierwszych zapowiedzi na E3, gracze mieli wątpliwości, no jak to Night City i to za dnia? Redom udało się to, co Rockstarowi w Max Payne 3 gdzie wydawało się, że nie można zrobić kryminału noir w słonecznym São Paulo. Otóż dało się, ponieważ noir leży w narracji, a nie tylko i wyłącznie w światłocieniu. I coś podobnego udało się Redom w Cyberpunk 2077. Night City jest przepiękne. Druga z zalet, o której muszę od razu powiedzieć, to to, co prezentowano nam od samego początku. I ta, w tej zalecie kryje się także wada, mianowicie fabuła. Fabuła głównego wątku, dodajmy, jest poprowadzona absolutnie znakomicie, nie mam zastrzeżeń, jest filmowa, świetnie wyreżyserowana, nie opowiada się tak historii w branży. Niewątpliwie zasiadłszy do Cyberpunka 2077 możemy wstać po, niespełna 20-25 godzinach e, z poczuciem obejrzenia znakomitego, porywającego i wciągającego akcyjniaka w sympatycznym settingu cyberpunkowym. E, no ale... Czy to jest to, czego oczekiwaliśmy? Czy to jest tylko to, czego oczekiwaliśmy? Czy przypadkiem, patrząc na materiały, ogłaszane, no, dość skąpo i w dużych odstępach czasowych przez CD Projekt Red nie liczyliśmy na to, że te kadry, które widzimy są nie tylko z głównego wątku, ale także z zadań pobocznych, czyli tego, z czego słyną CD Projekt Red, pokazujący, że nie można w grze wideo z otwartym światem dzielić tego po Ubisoftowemu na główną fabułę, która jest atrakcyjna oraz generyczne zadania poboczne rozsiane po całym świecie, i które jest oczywiście upstrzony znacznikami, je no i okazuje się, że niestety te kadry, które widzieliśmy, że 3, to są kadry wyłącznie z głównego wątku fabularnego. I to, co w zasadzie warto pokazywać, także w recenzji nieprzypadkowo u mnie znajdzie się parę fragmentów także z głównego wątku, ale bez spoilerowo, proszę się nie martwić. Właśnie nieprzypadkowo one wyglądają najlepiej, bo to one są wyreżyserowane. Do tego stopnia nawet, że rzekłbym, iż miejscami liniowe. I trzecia zaleta. Niektóre z postaci są one przedstawione w sposób niewątpliwie atrakcyjny, interesujący i już tutaj zaczynam się powoli wahać, bo problem mam z główną postacią, to znaczy z V. Redzi mieli od zawsze kłopot z tym, żeby zaprojektować grę, w której bohater będzie. Pewną niszą do zapełnienia przez gracza. Tabula rasa, carte blanche, jakkolwiek to nazwiemy. Geralt nim nie mógł być, ale z drugiej strony musiał, bo to była gra RPG, więc musimy zadbać o rozwój postaci, w związku z powyższym szczyszczono Geralta, dając mu amnezję. W przypadku Wi, Dostaliśmy no, dosłownie tabulę razę, ponieważ wi e, nawet e, nie dokończano jego imienia z oczywistych względów, żeby można było sobie pozwolić na e, pewną swobodę, jeżeli chodzi o projektowanie spektrum genderowego dla postaci. No, niemniej jednak, nie potrafię powiedzieć, kim jest mój wi. Co oczywiście wiąże się także z pewnym wątkiem fabularnym, którego nie będę tutaj nikomu zdradzać. Co nie zmienia jednak faktu, że chciałbym móc powiedzieć coś na temat swojej postaci więcej. Prawda jest taka, że kilka tylko z postaci pobocznych jest godnych zapamiętania, ale są one napisane tak dobrze, że trzeba o nich wspomnieć w zakresie zalet. Celowo nie wspominam tutaj o grafice, ponieważ niestety właśnie skończyłem, a minęło ledwie parę minut tej recenzji, skończyłem mówić o zaletach Cyberpunk'a. Nie będę mówić o tym, że grafika jest piękna, ponieważ przy 8 latach produkcji no, to było do przewidzenia. Poza tym jak pokazują różne złośliwe filmy na YouTubie zestawiające GTA V Cyberpunkiem, niekoniecznie można byłoby powiedzieć, że silnik graficzny podołał we wszystkim wy wyzwaniom, niemniej wygląda dobrze. Natomiast dla mnie ocenianie gry z perspektywy tylko tego, jak ona wygląda, jest niezrozumieniem tego, co gra wideo komunikuje jako medium. Ja chcę szukać w settingu cyberpunkowym pewnych problemów. E, chciałbym podyskutować o transhumanizmie, chciałbym podyskutować o płciowości i seksualności, która zanika w momencie, w którym jesteśmy w stanie modelować ciało tak, jak chcemy i problemy, z którymi my się dzisiaj borykamy, dotyczące. Y, Trudności w definiowaniu spektrum seksualnego również stają się nie były, ale pojawiają się nowe i bardzo problematyczne. Oczywiście cyberpunk porusza te tematy, biorąc pod uwagę chociażby obecne w settingu cyberpunkowym lalki, co nie zmienia faktu, że jest tego mało. Mam poczucie takie, jakby nie było tutaj już miejsca na takie dyskusje egzystencjalne, jak to były z panem Lusterko, chociażby w sercach z kamienia, by trzymać się już produkcji CD projektu RED. Nie wierzę, że nikt nie był w stanie z zespołu naprawdę zdolnych questwriterów i narrative designerów CD Projektu zdobyć się na zaprojektowanie przynajmniej podobnie złożonych mikrofabuł. Bo tymi były w zasadzie questy w Wiedźminie. To nie były typowe questy, które można zamknąć w paru schematach fabularnych Ubisoftowych. Nie, to były mikrofabuły, które miały swoją dynamikę. Ja, jak zaczynałem grać w Cyberpunk'a, zrobiłem to co we wszystkich RPG. To znaczy, przestałem rozwijać wątek główny i zająłem się kontraktami, które spływają do nas za pośrednictwem smartfona. Bardzo polecam go używać, jeżeli ktokolwiek planuje grać w grę wideo, i to od samego początku, bo to on stanie się takim naszym centrum informacyjnym. Przydatne rozwiązanie swoją drogą to właśnie za pomocą smartfona jesteśmy w stanie szybko porozmawiać z jakąś postacią bez konieczności pójścia na drugi koniec mapy. Tutaj duży plus. Natomiast. Co jest problematyczne dla mnie na największym stopniu, to to, że po godzinie, dwóch, ja już zaczynałem odczuwać repetytywność tych questów. Mamy ich kilka. Mamy quest polegający na tym, że trzeba złapać cyberprzystępcę, mamy z cyberpsychozą i cierpiącego na te choroby. Oczywiście wiąże się z tym pewien dłuższy questline związany z jakimiś detektywistycznymi odkryciami w tej materii. Następnie mamy rozbicie gangu, mamy interwencje policyjne, mamy zlecenia przedstawiane przez fikserów dotyczące załatwiania różnych przesyłek w mieście i no tego wszystkiego, o co może poprosić. Prosić fixer w Night City. Tutaj trzeba kogoś zabić, tam trzeba kogoś okraść. Tutaj trzeba podłożyć fałszywe oprogramowanie, a tam znowuż przekraść się, tak by nikt nas nie zauważył, i podsłuchać jakieś korporacyjne sekrety. I to tyle. Pojawiają się owszem pewne. Humorystyczne też questy, ale nie oczekujcie niczego specjalnego. Od będzie gadająca maszyna do lodów i słodyczy z poczuciem humoru, albo pistolet, który będzie komentował nasze poczynania. Swoją drogą, bardzo zabawny i używałem go przez całość gry. Ale to jest mało. To jest mało jak na grę, o której mówiono, że będzie to żywe miasto z problemami ludzi, które będziemy mogli rozwiązywać. I yy, dlaczego jest tak, że jak przechodzimy to tego rodzaju kwestie dialogowe, które się pojawiają, to pojawiały się wyłącznie przy wątku głównym. Dlaczego nie mogę porozmawiać z dowolną postacią, którą spotykam w mieście, tak? To drzewiej bywało w grach CD Projektu, tylko rzeczone postaci odpowiadają mi jakimiś zupełnie generycznymi wypowiedziami produkowanymi na prędce, w rodzaju jest ładna pogoda, albo, albo suń się z drogi, bo do tego w zasadzie są ograniczeni przechodnie. To miasto, i tutaj przechodzę do największego mojego zarzutu, nie jest żywym miastem. Nie czułem się mieszkańcem Night City. Nie wiem, dlaczego Redzi nie wyciągnęli wniosku z tego, że korwo Bianko wprowadzone dopiero w drugim dodatku do Wiedźmina, to znaczy Krew i Wino, powinno było być w grze od samego początku, bo w dużych RPGach gracze czują się dobrze, mogą zamieszkać jakąś przestrzeń. Gdyby nie to, nie powstałby dodatek Hearthstone do Skyrimu. I to jest oczywiste, wydawałoby się w dzisiejszych czasach, że taka przestrzeń powinna być w pełni dostosowywalna i kustomizowalna. Powinniśmy móc tam zmienić umeblowanie, e, 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 cały wystrój wnętrza, dokupić tam pewne rzeczy. To jest, to jest samograj, jeżeli chodzi o projekt świata. Gracze będą się w to angażować tak samo, jak angażują się w to, żeby kupić nowy ciuch, ponieważ to jest właśnie jeden z powodów, dla których światy w grach wideo traktujemy jako światy żywe, a nie martwe. No i właśnie druga cecha tej martwoty świata, pomijając to, że nie możemy go pełnoprawnie zamieszkać, to to, że to jest świat z tektury. Zapomnijcie o obietnicach w rodzaju, tak, ten budynek, który jest na horyzoncie, będzie można pójść tam, zwiedzić go i się po nim przejść. No tak, tylko że ten budynek nie jest zaprojektowany wertykalnie. Nie, nie, nie jest zaprojektowany horyzontalnie. Dlaczego? Dlatego, że poziomy w cyberpunku, wyjąwszy wątek główny, najczęściej łączone są za pośrednictwem Wind. I winda, otóż, ma dwa piętra. Najczęściej parter i piętro, na które możemy się wybrać. Beat, apartament, penthouse albo mm, piętro usługowe. Tak wyglądają megabloki. Te same megabloki, które mamy w Dredzie, Myślę o filmie z Carlem Urbanem, ostatnim, który. Do, cały film jest o tym, jak Carl Urban z pierwszego piętra mega bloku wchodzi na ostatnie. I tam dopiero rozprawia się z przywódczynią gangu, którą gra swoją znakomita w tej roli. Gdyby CD Projekt Red zaprojektował Dreda z Carlem Urbanem, film by się rozpoczął. Carl Urban podszedłby do windy, wciąż wcisnąłby przycisk z napisem Penthouse i wyjechałby do zakończenia filmu. Tak można opisać doświadczenie wertykalnego miasta w Cyberpunku 2077. Wreszcie, mógłbym to pokazać na nagraniu, ale szczerze powiedziawszy, miałoby ono wtedy kilka godzin. E, 90% drzwi, jakie są w mieście, to drzwi zamknięte. Nawet wyświetla się nad nimi napis zamknięte. Więc jeżeli myśleliście, że Cyberpunk 2077 nie będzie cierpiał na tego rodzaju grzechy, na jakie cierpiało chociażby Dishonored, gra znakomita, ale. Z pseudo otwartym światem, którego właśnie nie jesteśmy w stanie eksplorować, no to niestety muszę was wszystkich rozczarować: byliście w błędzie. Cyberpunk jest pseudo otwarty. To nie jest RPG z otwartym światem. Jest to przepiękny świat, ale dwuwymiarowy. Są to przepiękne, ale dekoracje. I biorąc pod uwagę błędy, które się pojawiają w grze, te dekoracje niestety są często z tekstury. I powiedziałem o RPG. Oczywiście w Cyberpunku 2077 są elementy RPGowe. Czy zrealizowane są dobrze? Moim zdaniem, system szczepów w Deus Ex Human Revolution bije ten z Cyberpunk'a na łeb na szyję. Z tego względu, chociażby, że ze szczepów, szczepów mogłem zacząć korzystać dopiero w jakichś 3-4 rozgrywki, dlatego że większość z nich kosztowała tyle, że musiałem wpierw wykonać kontrakty. A jak już wykonywałem kontrakty, to nudziłem się kontraktami, bo jak wspomniałem, są repetytywne, w związku z powyższym przechodziłem do głównego wątku. Tak więc, tu nie bardzo jest co powiedzieć. Jeżeli chodzi natomiast o mechaniki, które zostały wprowadzone w grze, one przypominają looter-shooter. I nie oszukujmy się, e, cyberpunk to jest zbieranie junku przez większą część gry. W dodatku. Koszmarnie zaprojektowanego, jeżeli chodzi o usability i zarządzanie interfejsem. Wspomnę tylko to, że jednym z nielicznych sposobów na zdobycie amunicji w broni jest jej krawcenie. I tak można krawcić pojedynczą sztukę amunicji naraz. A więc, jeżeli chcecie uzbroić się, w, dajmy na to, jakiś zapas 600-700 pocisków do broni, z której będziecie i tak wystrzeliwać 300 w jednej rundzie, ponieważ przeciwnicy są gąbkami na kule, no to przygotujcie się na długie klikanie tego samego przycisku i jeśli jesteśmy już przy tym, mam nadzieję, że CD Projekt naprawi również ten problem z keybindingiem, ponieważ większość klawiszy, które są dostępne w grze odpowiada za dwie czynności równocześnie, dlatego moja postać podczas y, skipowania niektórych dialogów równocześnie kłócała, ponieważ y, no, no tak. Tak więc... Trudno powiedzieć w zasadzie czy mamy do czynienia z growar RPG. Tak jest progresja doświadczenia jest wykorzystana progresja doświadczenia także z gier The Elder Scrolls, to znaczy wykonując pewne czynności automatycznie zyskujemy doświadczenie w grze. jest niby ten system Street Credo, który ale wpływa w zasadzie na znikome aspekty rozgrywki, bo na co wpływa? Na najgorszą część Cyberpunka, to znaczy na e, kontrakty, które jak wspomniałem są repetytywne. I wreszcie jeśli już wspomnieliśmy o mechanikach i o usability, problem naczelny Cyberpunka polega na tym, że w którymś momencie liczba problemów w tej grze zaczyna się tak nawarstwiać, i nie myślę o problemach tylko i wyłącznie związanych z bagami, bo to naprawdę jest łatwo załatwić i załatać. To pokazał pierwszy hotfix, który ukazał się już dzień po premierze. Czego się nie da zaprawić, do projektu świata. Nie da się naprawić tego, że został on. Zaprojektowany jako pusta dekoracja, nie da się nagle wypełnić go treścią, yy, zwłaszcza treścią ambitniejszą, filozoficzną, nakłaniającą do refleksji, bo większość questów, która miała już taki potencjał, yy, skończyła się w połowie. I w takim momencie, którym oczekiwalibyśmy, że one się rozwiną i przedstawią nam coś więcej, i tego strasznie, strasznie brakuje. No i wreszcie nie da się naprawić innych decyzji związanych z projektem wertykalnym świata. Niespójną mapą, która jest tylko i wyłącznie wizualizacją 3D całości e, Night City i naprawdę nie pomaga w odnalezieniu się w meandrycznych korytarzach, które się tam pojawiają. Nie da się nagle poszerzyć ulic, które są za wąskie do manewrowania ich samochodami e, manewrującymi i driftującymi przy najlżejszym musnięciu klawisza. Nie da się wreszcie nagle sprawić, że miasto zacznie żyć. A nie tylko trwać w takim półżywym, cybernetycznym śnie jak NetRunner, w którego nawiasem mówiąc, ani razu w ciągu całej rozgrywki. Nie możemy się pełnoprawnie wcielić, ponieważ system hakowania sprowadza się do kiepskiego sudoku, w którym musimy przewidywać, jakie cyferki pojawią się w następnej kolejności. Nie mam pojęcia, dlaczego gra z 2011 roku, tak mówię znowu o Deus Exie, potrafiła uczynić doświadczenie hakowania tak emocjonującym, że za każdym razem biło mi serducho ze stresu, że tutaj jakiś wirus nam do mnie mknie nałącza, a tam ktoś mnie próbuje zablokować. ACD Projekt Red firma, która uważałem, że potrafi robić gry, jakich nikt nie robi, zaproponowała mi w XXI wieku i w 2020 of all jest Sudoku. Cóż mogę rzec w takim razie, powiedziawszy tyle gorzkich słów o grze, na którą naprawdę czekałem? Nie wiem, czy uratują ją dodatki. Nie wiem, czy uratuje ją jakikolwiek mesjasz już, ponieważ jedyny mesjasz polskiego gamingu okazał się wypchanym chochołem. Więc jedyne co mi pozostaje, to z jednej strony pogratulować, ale z drugiej strony złożyć najszczersze wyrazy współczucia wszystkim, którzy w pracę nad tą grą byli zaangażowani, bo ewidentnie albo projekt ich przerósł ambicjonalnie, albo zemściło się na nich to, co w każdym świecie z się na nas mści, to znaczy drapieżny kapitalizm i okazało się, że trzeba dowieść produkt akcjonariuszom a nie graczom czekającym z wytęsknieniem na coś, czego nie znaleźliby w kolejnym Assassin's Creed, Assassin's Creed od Ubisoftu, czy w kolejnym spapranym Mass Effect od Electronic Arts. W kolejnej, krótko mówiąc, gry, w której otwartość świata sprowadza się do morza znaczników, które odhaczamy, a główna fabuła, którą prezentujemy na targach do linearnego korytarza, którym podążamy w nadziei, że te trzy wybory dialogowe, które wybierzemy rzeczywiście przełożą się na jakiekolwiek znaczące zakończenia, bo... Szczerze mówiąc, przegrawszy przynajmniej dwa możliwe e, scenariusze dostępne w Cyberpunku 2077, nie dostrzegam między nimi zasadniczych różnic. I przez cały czas w zasadzie czuję, że moja swoboda jest skrępowana. I pierwszy raz, od nie pamiętam kiedy, nie mam tego, co miałem zawsze z grami CD Projektu Red. Nie tęsknię do wykreowanego w nich świata. Do następnego.